piraci, witajcie moi drodzy widzowie, kamraci w 60. nieprzypadkowym 69. Co za pech, odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag. No to skaczemy od razu, jeb, chleba na ziemię. Od razu mówię, że robimy ostatnie zlecenie łowu na templariuszy. Kantoryc atakowany. I co tu powiedzieć, no wyglądam inaczej, dlatego że sobie odblokowałem już odzienie odkrywcy. Też mamy odzienie takiego dyskretnego asasyna, takich z zachodnich Indii. Odblokowałem miecze z pistoletami za wszystkie zlecenia zabójstw. O proszę, jest. A ja chyba już nawet gdzieś widziałem. Oglądałem chyba u jakiegoś Deutscha na YouTubie. To chyba było to zadanie właśnie. Sobie chyba teraz będę je przypominał. It's Rona, right? Właśnie. Kenway, looking for trouble, I assume. Ta, szukam ich. Ładna kobieta. So you haven't lost your charm. A, bardzo urocza. And you're still boozy as a swilter. What do you want? I've come to warn you. Your life's in danger. Aren't you the crafty one? What if I give it away? Wow, ale buchło. Possibly I had a hand in selling a sensitive document to one of those Templar chaps you're so fond of. Congratulations, your mission was a success. How can I make amends? You sober enough for target practice? Damn. Anything for a lady. Help me kill these men. Dobra, jedziemy z tym koksem. Damy radę. A, tylko tak nie patrz tą kobietę, bo jeszcze się zakochasz za bardzo. Dobra. Nie. Dobra. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra, spokojnie. Podzielimy te beczki z prochem. O kurde, ale nie. Ostro. Jeb. Idą, idą tu, idą tu. Jeb. Ło! Idą, idą. Gdzie ich coraz więcej. O nie, mieli zginąć. Nie tak się umawialiśmy. Dobra. Okej, dobra. Daj mi najpierw przeładować, kobieto. Dobra. Starczy. Już, kurde, ja nie chcę tego, ja chcę to. O, teraz tam być. Pamiętam to zadanie, przecież to jakby to było wczoraj. Totalnie. Dobrze. Przenosimy kolejne beczki z prochem. O tak, dokładnie. Jep. O tak. Dostaną porządny wycisk. O, dobrze, rzucamy tymi beczkami ile się da po prostu. Tutaj jeszcze miotniemy. O koleżanko. Nie chcesz chyba zginąć, nie? Ło! Nie. Yeah. Dobra, zginiecie wszyscy. Nie dadzą rady. Nie ze mną. Atak. O, przyszedł jeszcze jeden kolega. Kolego, nie chce ci ob... O, dała sobie radę. A to kobieta. Ranna. Ale daje radę pewnie. So,
Is this your new persona? Sir Edward of Havana rescues damsels in Oczywiście. And does it suit me, Mopsy? Better than your old personality. Really, Edward, why are you here? Yes. Well, there's a key. Most likely in the pocket of your Templar suitor. I need it. Yeah. Really? And why don't you want this key for myself? Rona, I know you're no stranger to a man's boots, but the suit this key unlocks won't fit you. I'll tell you what. If I think of a chore that requires the help of an especially simple fellow, I'll let you know. Nieładnie mnie tak wyzywać, wiesz? Ja ci pomogłem, a ty tak się wdzięczasz? Nieładnie, kobieto, nieładnie. Przegięłaś pałkę. O, i kolejne zadanie. Świetnie. Have you reconsidered my offer, Rona? Właśnie. Yes, as I'm indisposed and my sense of duty runs deeper than my pride, there's a situation I hope you can investigate. Go on. Mind, I said investigate a situation, not create one. Yes, mum. What is it? A rash of theft and mischief. Seems too convenient it started at the same time as these bureau attacks. Could you see what you can find out around the market? A boozy swill tub like me. Are you sure? I won't let you down. It would be hard to get much lower than this. Dupy nie ma ładnej. W ogóle jej nie widać, jo. Dobra, jest. Idziemy. Bez gadania. Znajdź kieszonkowca. Zajebiście już musi lagować. Nawet w Hawanie. Ogólnie to w tych miastach laguje. Z dupy tak po prostu laguje. Nie wiadomo, jaka to przyczyna. Dobra, 200 metrów, no aż mi się tak chce zapieprzeć tam. O, stary. A! No nie. Kingston, Nassau, Havana, nie. Najbardziej zlagowane miasta. I to już Karaiby nie są aż takie zlagowane. Dobra. To skoczysz. Ło! Bez przesady już. No i naprawdę bez przesady. Dobra. Jeszcze troszeczkę i dojdziemy do swojego celu misji. Jeb, jakżem dupnął w te dachówki. Dobra, 100 metrów ponad. A może już niecały bym powiedział. Okej. 70, zaraz dojdziemy i zaczniemy robić to, co chcemy zrobić. Okej, dobra, trzeba znaleźć kieszonkowca. O, tu pewnie jest cel. Jest, dobra. A, co mi chcesz uciekać? Nie uciekniesz mi, kolego. O, myślałem, że kolega skorzysta z windy. Ale dobra, mniejsza z tym. Żebyśmy się nie dali zmylić. O, Hiszpan też go goni. No to ci pomożemy. Chociaż ja jestem wrogiem Hiszpanów. Dobra, złapany kolega. O, list. Szybka misja. Bardzo szybka. Dobra, złodziej złapany. Teraz się tepamy tutaj, bo nie chce mi się tam zapieprzać. 200 metrów, albo i nawet więcej. Abyśmy dostali ten ostatni klucz templariuszy. Podkreślam, że całą Havanę już mam zrobioną, więc nie chciałem też tego nagrywać, jak wam tutaj wszystko zbieram do końca, bo to by było nudne. Tak, to samo z Nassau i Kingston. Po prostu odpuściłem już wam, żebyście nie musieli tego oglądać. Dobra, wyścig zbrojeń. What you find out? Managed to nab a pickpocket. Sly Boots had a map. Something about storehouses and gunpowder. I did some research too. It's clear as day.
The whole operation's run by that Templar scoundrel Hilary. Hilary Flint. That's the same name from the map. He's using pickpockets to run an arms race. Against who? Me. Oh, he's in the lead, I take it. Yes, but with your map, we can destroy his weapon stores to catch up. Let's waste no time. To ruszamy! Podpal zaprasy prochu. Dobra. Damy radę, bez problemu. Tu gdzieś najbliżej są te zapasy prochu. Ło! Może sobie tu wejdziemy jednak. I tam weźmiemy ten pierwszy zapas prochu. Jep. Jak ścina przymula. Wszystko naraz normalnie. Dobra, trzeba uważać. O, wykrył nas. Jak miło. Dobra, mamy te prochy. A to chyba mogę przecież w to strzelić. No, dajcie mi w to strzelić. O, no i proszę. I udało się. I nie muszę, kurde, uciekać przed nimi. Przed nim chociaż mogę, bo nie chcę mi się z nim nawalać. Ja tylko mam zniszczyć beczki z prochami. A nie się uganiać jeszcze za strażnikami. Okej, dobra. Jesteśmy coraz bliżej kolejnego celu. Zrobimy sobie to. I po prostu będziemy mieli to z głowy. To jest w ogóle kot? Nie wygląda na kota. Tak szczerze mówiąc. Ale dobra, się tam nie wtrącam. Kurde. Przymula. Bez nagrywania tak nie ma, no. Ale no niestety, nic na to nie poradzę. Okej, tam mamy jedną beczkę. Tam mamy drugą, ale bliżej. Dlatego sobie tam pójdziemy. Jep, doskoczymy kiedyś tam w końcu. Dobrze. Ło. Sorki, że tak zamilkłem trochę, ale te lagi mnie troszeczkę tutaj tak nieco deprymują i po prostu chcę dotrzeć jak najszybciej do celu. Jest tu kapitan. O, zarąbiście. Dobra, zniszczone. O to mi tylko chodziło. A ja od was uciekam. No super, super. Fajnie, że umiecie strzelać. Zabiorę wam kiedyś te pistolety z rąk. Już nie będziecie tak nawalać. O tak. Mamy naszą windę. I tu ostatnie beczki z prochem. No, w sumie już im nawialiśmy. Bardzo dobrze. O, kolejny. Dobra, to chyba żeśmy tu dotarli. Też się cieszę. Dobra. O, szybko. Czyli to jeszcze nie koniec. To już będzie chyba ostatnia misja. O, dobra. Mapa. Mhm. I tym razem trzeba będzie się tu udać. Czyli już w inne miejsce. Nie chcę mi się z wami walczyć. O, jego mi się jeszcze udało zabić, ale nie wiem co zresztą. O, jest winda. Claro.
O tak. Jest. No, a im już uciekliśmy. Już nie ma co gonić mnie. Ło! Się udało szybko. Jeszcze z 10 metrów. Kurwa, ogarnij się już. Jest, upadek Flinta. Zginie, Edward, dupek. We've reduced that Templar cad Flint to a fraction of his power. The only thing standing between you and your key now is Flint himself. You have an approach in mind? I'll engage him in combat. And you... Ta, spokojnie. Carefully and, well, you know the rest. Suddenly squeamish, Rona. Can't quite bring yourself to kill him. Of course not. I just don't want you to feel like I'm telling you what to do. Hmm? I think that injury must have left you with a touch of fever. Can we go now? Da, możemy, let's. Spokojnie. Let's do this. He will be hard to find. Za Roną. A umiesz parkour? Umiesz parkour, bo wiesz, że mnie się nie chce biegać. Aha, czyli nie umie. Ohohohoho, jaka groźba. Spokojnie. A, czyli tutaj już idziemy, bo widzę czerwone pole. Hey, Flint! Not much of a shot, are you, Flint? Czekaj. A, dostał! Nie ma! Jaki rudy głupek! Fałszywka! Nie ma. O jednego Templariusza mniej. Co mnie dotyka? Swoją dotykasz. Would, you two like a moment. W takim momencie. Ja pierdolę. It's too late. Nie, jeszcze przed śmiercią takie kurde filirty. Kurde, dobry koleś. Jeszcze rudy to już w ogóle przypadek nie sądzę. 69 odcinek o tym wszystko wskazał. No, no to spoczywaj w pokoju, dupku. Rudy dupku. Dobra, idziemy stąd. Nic tu już po mnie. Chcę im tylko uciec. Ile mnie tego gówna goni? Fuck. Dobra, jest tu. Za ludźmi się kryj, dobrze. Za ludami. A nie, pewnie! Muszę zostać wykryty. Noż, fuck. Dobra, bomby dymne. Dobra. Za ludźmi się ukrywaj. Dobra. Już mnie znajdą. Okej! Okay. Mamy już wszystkie klucze Templariuszy. Wielkie dzięki. Tepamy się teraz do Wielkiej Inaguły. Mamy naszą Wielką Inagułę. Ja te pierdoły sobie pozbieram poza odcinkiem. I w 70 odcinku zajmiemy się już misją. Konkretną, fabularną misją. Tylko się jeszcze tepnijmy do Wielkiej Inaguły i zdobądźmy nasz skarb. I tylko właśnie od tego będzie zależało, jak będzie wyglądała zbroja Templariuszy. I uwierzcie, naprawdę ostatnia misja mnie rozpierdoliła totalnie. Musiałem to już powiedzieć, ale kurde nie. Jeszcze ckliwe dotyki w czółka. Policzki, nie, to było pomylone. Tak pomylone, że aż śmieszne. Dobra, morda tam piracie. Kup. O! Jest! Ostatnie ulepszenie. Tataratam! I nasza kawka już jest na fulla. Dziękuję, dziękuję. Jest! Ale moc. Chwileczkę, kupimy sobie amosy jeszcze. Zajebiście po prostu. Teraz już nasza kawka będzie miocić każdego. Hmm.
Tak. Okej. I nasza kawka już jest porządną kawką, niezniszczalną kawką, Kenwayowską kawką, która po prostu będzie wszystko i każdego miecić. A może jakieś jeszcze, kurde, nie wiem, jakieś pogratulowania, nie wiem, z okazji tego, że ulepszyłem całą kawkę na fulla, no. Dobra, jeszcze się dopakujmy sami. Zakupmy sobie, zróbmy takie już wstępne do misji. Amunicja, bombki dymne. Dobra, dziękuję. A jakieś odzienie może dostałem za to, że zrobiłem wszystkie te... aha. Wielorybnik, aha, dobra. Gówno. Dobra. Cicho tam, pracuj. Haruj ile możesz. Chwileczkę. Tepniemy się jeszcze tutaj, bo tam mamy właśnie ten klucz templariuszy. Znaczy, przepraszam, tam mamy ten... te wrota do zbroi templariuszy. Założymy go i będziemy go nosić, dopóki nie zabijemy ostatniego templariusza. Jep. Dobrze. Okej, dobra, jest. Pięknie. Będę musiał sobie potem jeszcze trochę kasy nazbierać, żeby jakieś ulepszenia zrobić, takie, wiecie, pierdoły już. Jest. Otwieramy to. Dziękuję. I otwieraj to. Oh yeah. No otwieraj się, głównie. Wow. Zbroja templariusza. Super. Turna... Nie, Duma Templariuszy. Lekka i elastyczna zbroja zapewniająca większą odporność na ataki wroga. O tak. A, zajebiście wyglądam. Zajebiście. A więc Templariusz Kenway żegna się już z wami w 69 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Ten odcinek nie był przypadkowy. Dlaczego? 69. Templariusz Rudzierec. Kobieta po latach znajomości z Kenwayem. Zbroja templariuszy. Naprawdę dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się i w 70 odcinku jedziemy z misją fabularną. Trzymajcie się. Na razie. Arar!